Cześć! Witam się z Wami po raz kolejny na moim kanale Scrapbooking by Ewela, na którym prezentuję swoje prace oraz dzielę się swoimi poradami i przemyśleniami na temat scrapbookingu. W związku z tym, że moja współpraca reklamowa w ramach Design Teamu ze sklepem scrapkowo.pl właśnie dobiegła końca, chciałabym Wam przypomnieć inspiracje, jakie w ramach tej współpracy wykonałam. W okresie od grudnia 2022 do końca kwietnia 2023 przygotowałam dla Was aż 19 inspiracji. Zrobiłam również 16 wpisów na bloga sklepu scrapkowo.pl, a także pokazałam Wam aż 93 różne produkty. Była to dla mnie świetna przygoda, ponieważ po raz pierwszy miałam okazję inspirować w ramach Design Teamu. Dzięki współpracy ze sklepem scrapkowo.pl poznałam nowe osoby, nowe produkty, a także zdobyłam nowe umiejętności. Bardzo cieszę się, że moje wpisy na blogu cieszyły się zawsze dużą oglądalnością i popularnością. Starałam się zawrzeć w nich nie tylko informacje, z czego i w jaki sposób wykonywałam swoje prace, ale również podzielić się z Wami swoimi poradami i trikami. Jeśli jesteście ciekawi, to moje wpisy oczywiście nadal są i będą dostępne na blogu pod adresem infoskrapkowo.blogspot.com. Jak możecie zauważyć, oglądając przesuwające się zdjęcia, w moich inspiracjach chciałam zawrzeć całą kwintesencję swojej twórczości. Zatem dla sklepu scrapkowo.pl stworzyłam 3 albumy dziecięce, 3 exploding boxy oraz kilkanaście kartek w różnych kształtach i wymiarach przeznaczonych na najróżniejsze okazje. Jednym z przywilejów przynależenia do Design Teamu jest możliwość otrzymania paczek produktowych. Ja otrzymałam 3 takie paczki z produktami, które możecie zobaczyć na moim kanale, ponieważ filmy z unboxingami również tutaj umieściłam. Znajdziecie je w playliście Paczki TT Unboxing Zakup. Zachęcam Was również do zerknięcia na moją stronę na Facebooku, a także na mój profil instagramowy, gdzie codziennie publikuję najróżniejsze materiały. Znajdziecie tam kadry z backstage, znajdziecie gotowe prace oraz odnośniki do moich filmów i do inspiracji, jakie tworzę w ramach moich design teamów, ponieważ oprócz scrapkowo.pl inspiruję również dla Agaterii Craft, gdzie raz w miesiącu możecie zobaczyć film z tutorialem na wykonanie jakiejś pracy. Przypominam również, że wiele swoich prac tworzę na zamówienia. Możecie się ze mną skontaktować mailowo pod adresem e.pestka@wp.pl. Adres mailowy jest podany w opisie filmu. Inną możliwością jest napisanie do mnie wiadomości przez Messenger lub przez Instagram. Wracając do tematu mojej współpracy ze sklepem scrapkowo.pl, pragnę na zakończenie serdecznie podziękować Kindze, czyli właścicielce sklepu, za zaufanie, jakim mnie obdarzyła, za propozycje współpracy i inspirowania, a także za możliwość rozwoju i pokazywania swojej twórczości szerszemu gronu. Jest mi bardzo miło, że mogłam być częścią skrapkowej drużyny. Jeśli tak jak ja kochacie scrapbooking, to oczywiście zachęcam Was do składania swoich aplikacji w kolejnych naborach do Design Teamu. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, która z tych prac najbardziej przypadła Wam do gustu. Piszcie również, czy znacie sklep scrapkowo.pl oraz czy robiliście już w nim zakupy. Widzimy się w kolejnych filmach, a tymczasem do zobaczenia!